Puk, puk, puk. O, siema. Pytaliście, co u mnie? A u mnie nic ciekawego, wiecie. Wyszedłem sobie z pieskiem na spacerek. Chodź, Reksiu, chodź. No, jest ciemno, jest noc i cisza, spokój. Dlatego ja wyszedłem z pieskiem. Uczę go też aportować. Może kiedyś nauczy się aportować. No i chodź, chodź. Piesku, piesku, chodź za mną, za mną. Idziemy, idziemy. O. Cześć, Lakuś, co ty tu robisz? Czemu ty rzucasz śnieżkami? Wiesz, jak ciężko było te śnieżki zdobyć? Zobacz, co tam mam. To mi maskotkę wrzucili koledzy. Teraz nie mam jak je ściągnąć. O, Azorek, hej. Azorek? No ty, widzę tam twoją zabawkę, ale jak ci tak wysoko ją wrzucili? Wow. O, właśnie pieska uczymy aportować. Azorek... To ja może coś jeszcze raz. Aport. Dobra, widzisz? Idzie, o, złapał. Ej, słuchaj, synku, bo właśnie teraz się tak zastanawiam, może chodź pójdziemy, bo tu jest taki dom strachów, niedawno wybudowali u nas, na Serwie, i może na początku tam pójdziemy, a później zabierzemy twoją zabawkę z tamtej góry, z tamtego dobra, domu. Dobra, ale wejdziesz tam na pewno, tak? Wejdę i... Bo już się ciemno zrobiło trochę, ale to, no dobra. Wejdę i ją strącę, spokojnie. O, chodź, zobaczymy stąd, jak to wygląda. O, tutaj jest pan, chyba mu się trzeba zapłacić pieniążki za to, za ten dom. Wow, widzisz to? Ty chodź podejdź. Jo. Ja nie wiem, czy tam chcę podchodzić. Tam chyba w ogóle nie można z psami wchodzić. Wiesz, to ja może popilnuję Azorka. A co, boisz się? Co? Nie no, jak nie chcesz, to spoko, to ja cię nie zmuszam. Pan Azorek tutaj zawsze może poczekać, o. No, ale mimo wszystko, o, tam jest fajna huśtawka, ja się tam pochuśtam, co? No dobra, idź na plac zabaw, ty może sam sobie zobaczę, a ja zobaczę, bo chcę pokazać. Proszę pana, ja tutaj płacę za wejście, no i co, no i zobaczymy, jak tam w środku jest, nie? Okej, wow, widzowie, wy musicie zobaczyć, chcemy wejść zobaczyć do takiego domu strachów, no to kliknijcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy dołączacie do super eleganckiej drużyny Lucky Team. Dobra, kliknęliście już? I napiszcie dom strachu w komentarzach i wtedy zobaczycie, co się stanie. Dobra, wchodzimy. Zamykamy drzwi. Słyszycie tą muzykę? Niby strasznie, niby nie. Tu jest jakaś pajęczyna. No ale co tam jest? Tam coś jest. Widzicie to? Tam coś jest. No nie, no ale w sumie to chyba nie jest aż takie straszne. Zobaczymy, co jest u góry. Jak tu ciemno. A idealnie akurat w nocy musiałem się przyjść tutaj zobaczyć. Jakie pająki tam są. O nie, a tutaj co jest za wejście? O nie, widzieliście to? Widzieliście to? Wow, co tam było? To jest serio jakiś dom strachów. O, widzicie? O, tutaj mogę przejść przez okno. Widzę tam kogoś. I widzę tego pana, co mi bilety kupował. Zostaw mnie, ty. Ciebie, zostaw. Nie jestem kościami do gryzienia. Wytłumacz mi, co ty zrobiłeś. Miałeś sprzedawać bilety, ale nie można jeszcze wchodzić. Nie mamy jeszcze zakrytej swojej groty teraz. Ej, jak ktoś tam wejdzie na dół i sprawdzi, nie możemy tak robić. Teraz musisz wejść tam szybko i wygonić go. Albo dobra, może lepiej nie, niech sam wyjdzie, bo jeszcze się połapie, że coś jest nie tak. Ej, dobra, słyszeliście go, ty? Ja tu chyba nie powinienem wchodzić, on tak powiedział, że nie powinniśmy to go wpuszczać? Ale czemu niby? O co chodzi? Dobra, no ja wychodzę stąd, jeśli nie mogę, akurat słońce tutaj wstaje do góry, to ja idę, wracam tutaj do siebie i zobaczymy. Ej, co tam jest? Co to jest? Ej, to jest ten koleś, który przed chwilą gadał tam, to jest jakiś szkieleton. Ty, widzę, co tam w środku jest. No, co to są? One to... Jakiś szary, czekaj, Bedrock? Ej, zamknęli te drzwi! Widzieliście? Ktoś się zamknął. O ja, co tu w ogóle jest? Dobra, ja zmykam, szybko zmykam. Tutaj jest coś, ty, tutaj normalnie ludzie śpią, ale śmiesznie. Dobra, co to jest za dom strachu? Wychodzę. Azorek, chodź, idziemy. W sumie nie był taki straszny ten dom strachu. Trzeba było Lakusia wziąć tego domu strachu, bo w sumie aż tak strasznie było. Dziękujemy, do widzenia. No i wracamy. Lakusiu, chodź, idziemy już stąd. Czekajcie, Lakusiu ogólnie się huśtał na huśtawce. Azorek, chodź. Lakusiu, chodź, idziemy stąd, już byłem w domu strachu. Idę. I jak? No słuchaj, ogólnie nie było tak źle, nie było aż tak strasznie, jak tutaj na początku się wydawało, wiesz? Coś ogólnie też zauważyłem. O, ej, dobra, idziemy, chodź. Lakusiu, ogólnie tam widziałem jakąś taką dziwną bramę z tyłu tego domu i tam coś było, tylko jednak nie wiedziałem co. Jaką bramę?
Czekaj, teraz postaram się ogólnie skoczyć tam. O! Dobra, tak jak ci obiecałem, nie? Wchodzę po tą zabawkę tutaj do twojego. Twoją. No, masz smoka? Ściągnąłeś smoka? Czekaj. Okej. Okay. Dobra, mam. Mam, złapałem go. Dobra, dobra, trzymaj. Juhu! Ale a super. Zorek też próbował za tobą skakać. Pokaż mi czegoś. O, jest w końcu. No. Ale ci koledzy są źli, nie? No. Że ją tam wrzucili. No, nie wiem w ogóle, czemu ci tam wrzucili koledzy twoją za maskotkę. Dobra, słuchaj, lećmy już do domku i chciałbym w ogóle takie drzwi mieć, te co wcześniej tam były. Widzieliście te drzwi, które tam były, tam pod tym bedrockiem takim, był bedrock, za tym domem takim, te drzwi takie murowane. Chciałbym takie mieć, ciekawe skąd je, gdzie je można kupić i co można z nimi mi zrobić. Ja bym chciał ogólnie... O! Samolot tam leci! Ty! Zobaczysz! I przeleciał! Ty! Chodź, Azorek! Aport! Aport, chodź! Co to? Frania? Co ona tu robi? Ty, zobaczcie, jakie ona ma drzwi w ogóle! Ale ona ma drzwi super! Skąd ona ma takie drzwi? Ej, to są jakieś złote, ogromne drzwi do sejfu. Co tu się dzieje? Azor, chodź zobacz, jaki tutaj jest ten. Zobacz, jak to jest, O, Frania? Jakie ładne drzwi tam masz i jakie kolorowe pomieszczenie tam jest, co tam jest? Nic tu nie ma. Nic tam nie ma? Jak to? Nic tam nie widziałem coś tutaj. No dobra, tylko nie możesz mówić, bo tutaj restaurację otwieramy i szefowa mi kazała takie specjalne wejście zrobić, tylko że nikt o nim nie może wiedzieć, nie? No co ty mówisz? No dobra, to ja nikomu nie powiem, ale bardzo ładne te duże drzwi, powiem ci. No, a wiesz jakie ciężkie były? Nieważne, nikt ma się nie dowiedzieć. Dobra, na spoko. Kłódkę. Spoko. Patrzcie jaką mam maczugę ogólnie. To jest mój telefon, służy za telefon. Dzwonię teraz do Boba Budowniczego, bo mi się zepsuły drzwi do bramy. Brama wejściowa tutaj coś ostatnio szwakuje. Czekajcie, spróbuję teraz. Piesku, poczekaj, nie szczekaj, zobaczymy co tutaj jest. A kość chcesz, no to trzymaj, no to od razu trzeba było mówić. I widzicie? Nie mogę odwożyć. Panie Bobu Budowniczy, poproszę tutaj przyjść pod mój adres, bo mi drzwi wejściowe nie działają. No, ogólnie drzwi wejściowe nie działają i proszę wezwać tu na to zawiadomienie co ostatnio. Dobra, o, idzie już, ale już super. Jestem, halo. Dzień dobry. Te drzwi się zepsuły, tak, te drzwi, no. No to takie drzwi to są bardzo awaryjne, mamy nowe drzwi, może pan by nowe chciał, ale spróbujmy to naprawić jeszcze, co? Zawiasy jak tutaj to? Widzę, pan sprawdza. One działają w ogóle? No chyba nic z tego nie będzie. O, coś tam... A jednak, widzi pan, jak złoto rączko czegoś dotknie, to od razu się naprawia. Ale awaryjne są strasznie, może... Pokażę panu, jakie teraz mamy nowe drzwi. Pan zobaczy. Proszę pokazać, jakie drzwi. O, takie, teraz każdy takie montuje. Takie montuje? Ale czemu takie montuje? Bo co, bo do nich się nie da wejść? To są najmocniejsze drzwi na serwerze. Trzeba odkręcić korbkę, nie ma opcji, że jakiś złodziej wszedł do środka. Ale one są wielgaśne, ledwo co ogólnie przynoszę to otwieram. Dobra, proszę pana, a jakie są jeszcze do wyboru? No takie mam jeszcze złote. Widzieliśmy takie, nie? Jakie mam jeszcze? Widzieliśmy takie drzwi, widzieliście takie drzwi? Ej, napiszcie w komentarzu. Mam takie złote. Czy widzieliście takie drzwi? O, te złote też widzieliśmy. Ej, widzieliśmy tutaj moja dziewczyna. Ty serio, te drzwi są bardzo, bardzo modne na serwerze. To wie pan co? Ja wezmę... jakie wziąć, widzowie? Napiszcie mi w komentarzach. Złote czy te czarne? Napiszcie w komentarzach. O, niektórzy napisali złote. Dobra, to złote wezmę. Dobra, to w takim razie zabieram te jedne i drugie. I tu dla pana, proszę bardzo. O, te super. Drzwi do własnego montażu. Dziękuję bardzo. Super, naprawdę bardzo ciekawe drzwi. Dobra, to dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Płacę coś? Proszę bardzo, pieniążki za lajki, tutaj subskrypcje. Tutaj jest fakturka dla szefa. A, dobra. Dobra, spoko ludzik, już chciałem zapłacić, ale jak widzicie tutaj są moi znajomi. Nie no, te wow! Tak można obkręcać dookoła, zobacz. Tajny kod trzeba wpisać, jest, eleganckie drzwi są. Widziałeś? Azorek, dobra, Azorka tutaj zostawimy. Azorek, chodź tutaj, przy domku, okej. Tylko się zastanawiam, co było
tam w tym strasznym domu widziałem ogólnie tym domu strachów, widziałem tam coś z tyłu, jakby widzicie ten bedrock i te takie drzwi wielkie były. Czekajcie, wejdę od mostu, od strony mostu i zobaczymy, co tam było. Tam ogólnie coś było ukrywane. Jestem leciutką osobą taką podejrzliwą i chciałbym zobaczyć, co tu jest. Ty patrzcie, tu jest ten dom strachów. Ciekawe, jak on w dzień ogólnie wygląda. Ej, zobaczcie, tam jest ten koleś, szybko. Co on tam robi? Widzicie? On rozrzuca jakieś... On rozrzuca kości. Widzicie? Ej, ten on szykuje dom strachów jakby chyba do właśnie do jakiejś, może następni ludzie, następna grupa do nich przychodzi tutaj i coś robią. Bardzo podejrzana sprawa. Tam widzę coś grzebie też, okej. Okay. Widzicie? Widzimy wszystko pod kontrolą. Ciekawe co on tam ma, zobaczcie to. Widzieliście to wcześniej? Tutaj ze schodów ogólnie widzieliśmy ten bedrock. Aha. I tutaj ogólnie się wchodzi do jakiegoś tajnego przejścia. Ej! Co ty tam robisz? Dobra, schowałem się. Chyba mnie nie zobaczył. Halo? Głowa ci wystaje, wszystko widzę. Cofamy się i szybko. Dobra, teraz mnie nie zobaczy. Ty chyba może mnie zobaczył. Się przewidział? Ty chyba mnie zobaczył, ale by była lipa. Wtedy byśmy nie odkryli jego tajnych planów. Przecież to by misja się wtedy nie udała. Dobra, schodzimy tam na dół. Pewnie on tam na dół, pewnie już przeszedł. Idę na dół. Dobra. Co tam na dole jest? Bedrock dookoła... Schodzi! Widzieliście? Zszedł tam. Dobra, otworzył ten właz i zamknął. Dobra, wchodzimy powoli. Patrzcie, tu jest ten dom strachu, możemy podejrzeć ogólnie, co tutaj robią. No tutaj byliśmy wcześniej, przecież po co mam tutaj drugi raz przychodzić? Nie mówcie. Musimy zerknąć, co tam jest. Dobra, kościaki, chyba mamy problem. Wydaje się, że ktoś podejrzał nasze plany. Ups, nie chciałem tutaj wejść, przez przypadek tutaj przyszedłem. O nie, zamykam szybko. Widzieliście to? Wracaj tutaj. Jo, szybko uciekamy. Może nas nie zobaczy, bawimy się w chowanego. Bawmy się w chowanego przez chwilę, dobra. Gdzie on jest? Kościaki, musimy go znaleźć, szybko. Oni mnie teraz będą szukali. O nie. Tutaj jest, zgadza się. No nie znajdę go chyba. Dobra, szybko teraz uciekamy, musimy teraz wezwać posiłki, muszę wezwać posiłki. O, mam przecież. Mam cię. Muszę teraz wezwać posiłki i jakby, nie wiem, rodzinę musimy na razie się wyprowadzić stąd, bo oni teraz mnie będą szukali. Na pewno oni mnie będą teraz szukali, nie wiem co tam było, ogólnie nie zobaczyłem dokładnie co oni tam ukrywali, ale szybko trzeba biec. Zobaczcie, jeszcze ten deszcz mnie złapał z kości, a tamten jakiś taki szkieletor, to on normalnie możliwe, że mnie goni, to jest znak na pewno, to jest znak, ukryje się tutaj w domu, o, dobra, nie, na pewno nikt mnie nie goni, zobaczcie, wow, chyba nie wiedzą, gdzie jeszcze mieszkam, także bądźmy spokojni. Myślę, że zaraz przestanie padać i na pewno, trzeba by na pewno nikt się tutaj nie kręci dookoła mojego domu. Nie, no nikogo tutaj nie widzę. O, czekajcie, kogoś tam widzę. Ktoś tam idzie, czekajcie, kto to? Razem pójdź do domu. Co to za drzwi? Co? Wow. Ej, to Frania chyba. Frania, chodź szybko, bo ten deszcz kościowy, nie dziwi cię to, że deszcz kościowy pada? No wszystko mnie dziwi. Deszcz kościowy, tutaj jakieś drzwi złote, o co tu chodzi w ogóle? Ty, no te drzwi to ogólnie wcześniej przecież ty niosłaś na otwarcie swojej restauracji coś mówiłaś, to no, takie no coś tak. nosiłaś, to ale ja takie kupiłem. Ale co one robią u nas? No, kupiłem takie, no. No to fajne w sumie, one są bezpieczne, ale o co chodzi z deszczem kościowym? No nie wiem właśnie, deszcz zaraz przestanie padać, tak mi się wydaje i musimy obserwować. Ty słuchaj, widziałem coś, czego chyba nie powinienem zobaczyć, wiesz? Ale co? To jest chyba jakieś, tam widziałem, byłem na tych domu strachów i zobaczyłem, jak tam jakieś takie szkieletki, one coś tam robiły i chyba mnie zauważyły, że ja zobaczyłem to, co oni widzieli. Z czego ja cały czas jeszcze nie dochodzi do mnie, co ja widziałem dokładnie.
To niemożliwe, to jest właśnie tak zrobione, że się ludzie bali, to tam nie ma nic prawdziwego, ale to oni wszystko tutaj... są sztuczne. Ale może to są przebierańcy jacyś, ale oni możliwe, że tutaj zaraz przyjdą, że ten deszcz zaraz przestanie padać. Dobra, zamykajmy już drzwi i chodźmy spać już. No, ja idę spać. Obudziłem się, ojejku, coś mi się dziwnego śniło, ale wstałem, dobra, biorę tutaj, ubieram się, ubieram rzeczy, no i co, no i będę już szedł, Azora muszę wyprowadzić. Ej, kto tam jest? O nie, oni tu przyszli, no nie, i wchodzą do góry, chyba mnie zobaczyli, szybko. O, to jest. Szybko zamykać drzwi, na kluczyk, jak oni przedarli się przez tą bramę, przecież ta złota brama miała nikogo nie wpuszczać. Otwieraj. Nie. Szybko muszę dolne drzwi zamknąć. Otwieraj drzwi. Oni zaraz na dół przyjdą pewnie. Dolne drzwi, dobra. Dolne drzwi też zamknięte. Okej, na kluczyk. Co? Wstaję z rana. O nie, szybko. O nie, już weszli, zdążyli wejść. Szybko uciekać. Za mną, chłopaki. Chodźcie tutaj. O ja. No nie wierzę. Dobrze, że Franie i Lakosia nie ma w domu, bo oni z samego rana wyszli na plac zabaw, ale co ja teraz... Wiem, co muszę ich złapać i ich poinformować, że do domu przyszły jakieś szkielety, co? Że co? Kto by się tego spodziewał, że oni przyjdą jednak do domu? Oglądajcie kolejny odcinek jutro, bo zobaczycie, co się dalej stało, bo... Ty, no ja teraz będę musiał się wynieść chyba z tego miasta. A, jeśli tego nie zrobiliście i jeszcze nie kliknęliście łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, ty, no to co ty jeszcze raz zrobisz? No to już klikaj, raz, dwa. Nie masz na co czekać, dawaj. Klikaj i zobaczymy się jutro, siemanko.